Witam w kolejnym odcinku z serii tworzenia gier Unity. Dzisiaj zajmiemy się czymś zupełnie nowym. Na razie zostawimy nasze stare skrypty i stworzymy sobie system budowania. Krótko opowiem Wam, jak ten system ma wyglądać. Będziemy posiadali, podobnie jak w ekwipunku, menu, które będzie wyświetlało ilość tam slotów i w tych slotach będziemy mieli ikony sugerujące jakieś budowle, czy też elementy budowli, na przykład ściany, dach i tak dalej. Będziemy mogli sobie wybrać to, co aktualnie byśmy chcieli zbudować. Po najechaniu myszką będzie wyświetlana informacja, co jest potrzebne, żeby dany element wybudować, a następnie po kliknięciu w taki element będziemy przechodzić do takiego jakby trybu budowania i będziemy mogli sobie umieścić obiekt na mapie. Będzie to obiekt duch. Będzie też taka możliwość, żeby na przykład zakazać budowy w momencie, kiedy obiekt ten koliduje z innymi obiektami, żeby nie dochodziło do sytuacji, że na przykład zbudujemy sobie ścianę w drzewie. Przejdźmy już do rzeczy. Stworzymy sobie w folderze skrypty, nowy folder i nazwę go budowanie. Będę przechowywał w nim wszystkie skrypty, które będą dotyczyły systemu budowania. Kolejną rzeczą jest ważne, abyście przygotowali odpowiednie modele oraz ikony. Do folderu Resources musimy te ikony wrzucić. Ja tutaj w Gimpie na szybko coś takiego potworzyłem. Będziemy mieli trzy elementy jak na sam początek do budowy. Na cele poradnika to w zupełności według mnie wystarczy. No i oczywiście musimy także przygotować prefaby, ponieważ będzie to działało na tej samej zasadzie. Ja sobie na szybko przygotuję tutaj prefab, powiedzmy, ściany, czyli będzie to jakiś cube. Wyskaluję go, powiedzmy, w osi Y na 3, wyskaluję go w osi X na 5. No i okej, mamy jakąś ścianę, ale może jednak w osi Z go wyskaluję. Dobra, powiedzmy, że to jest nasza ściana. Nazwę go ściana. Z jakiegoś powodu nazwa się nie zmieniła. Ok. Wrzucę tutaj. Pamiętajcie, żeby posiadał ten obiekt collider. To jest bardzo ważne. Następnie stworzę sobie kolejny obiekt. Create ten obiekt. I będzie to cylinder i będzie to filar, powiedzmy na dwa wysoki, tak samo, żeby był tak samo wysoki jak ściana. Ok, stworzymy z niego prefab i stworzymy sobie jeszcze jedną rzecz, która będzie dachem, z tym, że no tutaj akurat nie mamy nic, co mogłoby być dachem. No ok, zrobimy go w takim razie po prostu z cube'a, niech będzie. No nie będę tutaj teraz wymyślał niczego za bardzo, powiedzmy będzie 5 na 5. O, to będzie dach. I może Y damy na 0, 5, żeby nie był taki gruby. Ok. Dach. No dobra, to sobie już możemy usunąć. Przejdźmy teraz do skryptów. W folderze, który sobie poprzednio stworzyłem, stworzymy sobie nowy skrypt i nazwę go budynek. Będzie on klasą przechowywującą dane na temat budynku. Jak pamiętacie, stworzyliśmy sobie klasę przedmiot w ekwipunku. To na tej samej zasadzie będzie działała klasa budynek. Ok, mono behavior sobie skasujemy, ponieważ to nam nie będzie potrzebne i te voidy także. Musimy się zastanowić, jakie zmienne będziemy potrzebować. Tutaj się coś uruchomiło. Ok, to zamknąć. Dobra.
Jakie zmiany będziemy potrzebować? Będziemy na pewno potrzebować ID budynku, czyli z automatu, oczywiście public, integer, ID. Przydałaby się także nazwa naszego budynku, czy tam elementu, którego będziemy chcieli użyć do budowy, czyli public string nazwa. Moglibyśmy dać też na przykład jakiś opis, czyli public string opis. Na pewno będziemy potrzebować ikonę symbolizującą nasz obiekt, który będzie wyświetlana w menu wyboru. Także będziemy potrzebować public texture 2D ikona budynku. I będziemy także potrzebować na pewno prefa, którym ten obiekt będzie, czyli game object budynek. Ok. Teraz musimy stworzyć sobie konstruktor klasy, czyli robimy public budynek i w nawiasie na pewno będziemy mieli ID, na pewno będziemy mieli nazwę. Tutaj pamiętajcie, żeby użyć pierwszych liter dużych, żeby nie były one identyczne jak tutaj. String opis. No i to tyle, więcej nie będziemy potrzebować. Następnie już tutaj w samym konstruktorze będziemy przypisywać do tych wartości, te wartości u góry. Do naszego ID z małych będziemy przypisywać ID duże. Do nazwy z małych będziemy przypisywać nazwę z dużych. No i tak samo z opisem. Opis równa się opis. Kolejną rzeczą jest to, musimy pobrać sobie ikonę budynku oraz sam prefab naszego budynku. I zrobimy to tak samo jak w przedmiocie za pomocą resources load. I ja sobie to od razu skopiuję, żeby tutaj nie potrzebnie tego drugi raz nie pisać. Z tym, że dodam ikona budynku równa się resources load, czyli wczytaj z folderu resources komponent, który jest teksturą 2D, z folderu ikony plus nazwa. No i tutaj oczywiście nazwa naszej ikony będzie musiała być identyczna jak nazwa naszego obiektu, którą sobie później będziemy przypisywać. Tak samo jak w ekwipunku. Ci, którzy nie oglądali odcinków z ekwipunkiem, nie martwcie się, i tak wszystko wyjaśnię, o co chodzi. I teraz sam budynek równa się także resources load, tylko że nie tekstura 2D, a game object. I nie ikony, a prefaby, bo tak chyba to nazwałem ten folder, tak? Zgadza się. A więc stworzyliśmy sobie klasę budynek. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten skrypt. Teraz będziemy musieli sobie stworzyć bazę danych. Tak samo jak w ekwipunku. Tworzyliśmy naszą bazę danych, ja tutaj dla porównania odpalę. Dodawaliśmy do listy przedmiotów przedmioty, do których przypisywaliśmy kolejno ID, nazwę, opis, no i tam inne zmienne. W naszym przypadku na tym będzie koniec, jeżeli chodzi o budowanie. Więc stworzymy sobie C-Sharp script i to będzie baza budynków. Dobra. Tego nie będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować nową listę. Publiczna oczywiście ona będzie. List będzie ona dziedziczyła z klasy budynek. Teraz dajemy nazwę naszej listy. Będzie to lista budynków i równa się new list budynek. I w ten sposób. Następnie w void awake. Dlaczego void awake? Dlatego, że jest ono wykonywane najwcześniej. W
wcześniej niż Void Start. Void Awake jest wykonywany w momencie uruchomienia aplikacji. A nam właśnie zależy na tym, żeby ta baza danych naszych budynków została wczytana jak najwcześniej. Dlatego robimy to w Void Awake. I w tym miejscu będziemy dodawać kolejne elementy do naszej listy. Do listy będziemy dodawać elementy w następujący sposób. Lista budynków.add i w nawiasie new budynek i w kolejnym nawiasie, tak jak tutaj nam podpowiedź mówi, podajemy ID, następnie nazwę oraz opis. Pierwsze ID będzie 0, ponieważ jak wiecie, nasz procesor zaczyna liczyć od 0. Nazwa. Pierwszym elementem powiedzmy będzie ściana. Oczywiście musimy to dać w cudzysłowie. I opis. Prosta ściana. Ok, nie będę się tutaj jakoś specjalnie zastanawiał. Dwa nawiasy. I ok, dodaliśmy pierwszy element do naszej listy. Teraz, żeby tego nie powtarzać, możemy sobie skopiować to. W moim przypadku dwa razy, ponieważ mam tylko trzy elementy. Zmieniamy numer ID 012, żeby było po kolei. To będzie powiedzmy dach. Nazwiemy to zwykły dach. Oraz tutaj będziemy mieli filar. Podpora. Ok. Taki damy opis. Niech będzie. Stworzyliśmy sobie już bazę danych naszych elementów, które będziemy mogli zbudować. W tym momencie stworzymy sobie nowy skrypt. Będzie to skrypt odpowiedzialny za budowanie i nazwę go budowanie. Dzisiaj stworzymy sobie jeszcze nasze menu wyboru budynków. Czyli będzie to działało na tej samej zasadzie co ekwipunek. Jeżeli macie skrypt ekwipunek, możecie sobie tutaj nieco ułatwić sprawę i po prostu skopiować tą pętlę. I ja tak właśnie zrobię, pokrótce wyjaśniając, co się stało. Ok. Najpierw sobie to nieco uporządkujemy i stworzymy sobie nowego voida, który będzie wyświetlał nam nasze menu. Nazwiemy go wyświetl menu. I tutaj sobie skopiuję tą pętlę. Najpierw będziemy rysować tak jak w ekwipunku sloty w osi X, a następnie kolejna pętla będzie rysowała sloty w osi Y. I teraz w zależności od tego, jak duże wasze menu wyboru chcecie mieć, takie wartości dla X oraz Y przypiszecie. Czyli robimy to w ten sposób. Integer ilość slotów X musi być identyczna nazwa jak tutaj. I integer ilość slotów Y. Ponieważ tutaj daliśmy sobie taką nazwę. I teraz void start. Jako ilość slotów X przypisujecie taką ilość slotów w osi X, jaką wy chcecie, czyli na przykład 4 albo 5. Ja będę chciał 5. Ilość slotów Y. No i w osi Y chciałbym mieć 4 rzędy tych slotów. Co da mi razem 20 miejsc na różne elementy. Jak wiecie, ja te elementy będę miał dostępne tylko 3, ale w niczym to nie będzie przeszkadzało, żeby wyświetlić po prostu puste sloty. Tak jak w ekwipunku też w niczym nie przeszkadzało, żeby te sloty puste wyświetlać. Dlatego wy sobie dopasujecie tutaj te ilości tak, żeby wam zapewne całe to menu się wypełniło elementami, które będziecie mogli budować. Za pętlami kryje się coś takiego jak rekt, położenie slotów. Jest to właśnie, tak jak nazwa wskazuje, położenie naszych slotów. I działa to na tej zasadzie, że pobieramy szerokość ekranu, mnożymy przez jakąś wartość, która nas interesuje, czyli ustalamy najpierw położenie w osi X na ekranie. Następnie dodajemy jak gdyby przerwę pomiędzy slotami. To jest ta
ferwa, która będzie widoczna pomiędzy każdym osobnym slotem i następnie określamy wysokość kolejnych elementów na ekranie w osi Y, czyli i dodajemy tak samo margines w osi Y pomiędzy elementami. Tutaj ustalamy szerokość naszego pojedynczego slotu, a tutaj wysokość tego slotu. Następnie w miejscu położenia slotów wyświetlamy GUI Boxa, który pobiera styl ze stylu o nazwie slot ekwipunku. Jak chcecie, żeby wasze menu budowy korzystało z innego stylu, po prostu tą nazwę zmieniacie na nazwę stylu, który wcześniej stworzyliście. Ja będę korzystał z tego samego co ekwipunek. Zamykamy sobie klamerkami nasze pętle i zapisujemy skrypt. Tutaj chyba jakiś błąd popełniłem. Nie. Ale skrypt z jakiegoś powodu tego nie widział. I na pewno jeszcze musimy sobie stworzyć zmienną typu skin. I będzie to public skin GUI skin i nazwiemy go skin, żeby zgadzało się z tą nazwą tam na dole. Ok, zobaczmy co tutaj naszemu skryptowi nie pasuje. Ach, miałem z dużej litery L z jakiegoś powodu. Ok, już działa, zmienne się muszą zgadzać i jest ok. No dobra. Teraz w jaki sposób będziemy musieli wywołać sobie naszą metodę. Czyli void update zrobimy w ten sposób, że po naciśnięciu klawisza B na klawiaturze nasza metoda zostanie wywołana. W tym celu będziemy potrzebowali zmiennej typu bool. Bool i nazwiemy ją czy wyświetlić menu. Następnie będziemy potrzebowali także void on GUI. Pamiętajcie, żeby zapisać to dokładnie tak, jak ja tutaj zapisałem, czyli duże O, małe N i GUI z dużych. Jeżeli popełnicie jakąś literówkę, całość nie będzie działać poprawnie. A więc tak, dodamy sobie warunek, który będzie sprawdzał, czy naciskamy odpowiedni klawisz if. Input. Get key w nawiasie key code i teraz po kropce dajecie przycisk, który was interesuje, mnie interesuje B. Czyli jeżeli nacisnę przycisk B, co ma się stać? Czy wyświetlić menu ma zostać ustawione na true? Nie do końca. Ma one zostać ustawione na przeciwieństwo od tego, co aktualnie jest. Czyli jeżeli jest, nie wyświetlamy naszego menu i naciśniemy B, to zostanie ono wyświetlone, ale jeżeli już je wyświetlamy i naciśniemy kolejny raz B, to nie będzie ono już wtedy wyświetlane. Ten wykrzyknik przed zmienną jest zaprzeczeniem tejże zmiennej. Czyli zmienia jej wartość na przeciwną. Ok. To całe, tak na dobrą sprawę, możemy sobie spokojnie wrzucić do void update. Nie potrzebujemy tego void on GUI. Void on GUI potrzebujemy inny warunek, który będzie sprawdzał, czy wyświetlić menu jest ustawione na true. I jeżeli jest ustawione na true, to my chcemy wywołać naszą metodę wyświetl menu. Ok. I teraz całość powinna działać poprawnie i po naciśnięciu klawisza B zostanie wyświetlone menu. Z jakiegoś powodu nie zostało wyświetlone i dlatego, że ja właściwie tego skryptu nigdzie nie przydzieliłem. No tak, troszkę się pośpieszyłem i tak to się skończyło. Możemy na przykład do jakiegoś pustego game objectu. Ja sobie taki game object kiedyś stworzyłem, nazwałem go skrypty i w nim przechowuję różne dziwne skrypty. No i będę tutaj przechowywał bazę danych budynków oraz sam skrypt budowanie, także mogę tutaj bez najmniejszego problemu przechowywać.
Musimy także przypisać jakiś skin. I to będzie ten skin, ponieważ on zawiera styl, z którego ja będę korzystał, czyli slot ekwipunku. Ok. Teraz po uruchomieniu powinno już działać. Jak widzicie, wyświetla nam się. Tak, tylko jak widzicie, kiedy naciskam przycisk B, to zaczyna tak migać. Nawet jeżeli bardzo szybko kliknę, to w ten sposób to działa. Będziemy musieli to sobie poprawić. A żeby działało to poprawnie, wystarczy zamiast getKey dać getKeyUp. Czyli tylko i wyłącznie w momencie, kiedy my puszczamy nasz przycisk, to zostaje zmienione na... Nasza zmienna zostaje zmieniona. I teraz zobaczcie. Nacisnę przycisk B i teraz go przytrzymuję. Możecie mi wierzyć na słowo, że go przytrzymuję i nic nam się nie pojawia. Dopiero kiedy go puszczę, pojawia się nam nasze okno wyboru. Teraz kiedy przytrzymam B, to jak widzicie, ono znowu nie znika. Ja teraz ten przycisk cały czas trzymam, a kiedy go puszczę, on znika. I teraz już jak widzicie, kiedy szybko naciskam, nie dzieje się to takie dziwne migotanie. Także wszystko działa poprawnie. No i nie jest to też to samo okno co ekwipunek, oczywiście. Jeżeli zbierzecie jakieś przedmioty, ja w tej chwili nie mam żadnych przedmiotów, żeby wam pokazać, i otworzycie pod przyciskiem B menu, to oczywiście tutaj tych przedmiotów nie będzie. W kolejnych odcinkach zajmiemy się wyświetlaniem ikon naszych budynków. Dodamy sobie także informacje o tym, co będzie potrzebne, żeby dany element zbudować. No i stworzymy sobie także cały system stawiania tych budynków na naszym terenie. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce. Cześć!